właściwie się tylko zbliżaliśmy do zespołu ASECO. Nie mieliśmy okazji dzisiaj prowadzić właściwie. Zdecydowanie twardziej, szczególnie w drugiej, trzeciej kwarcie zagrał zespół ASECO w obronie. Zdecydowanie my robiliśmy naprawdę sporo prostych błędów. Widać, że zespół nie jest jeszcze skomunikowany. Widać, że potrzebujemy czasu na to, żeby ten zespół zafunkcjonował, bo graliśmy tak, jakbym to powiedział, każdy troszkę oddzielnie. A koszykówka jest grą zespołową. Na pewno w końcówce no, biliśmy się, staraliśmy się o jak najlepszy wynik i do końca nie odpuszczaliśmy, bo na tym właśnie polega granie. Natomiast no, no, brakło i dyspozycji i zdecydowanie lepszej obrony, bo jednak straciliśmy dzisiaj 88 punktów. Trudno wygrywać zawody, dając sobie tyle punktów rzucić. Dziękuję. Myślę, że zagraliśmy od początku spotkania zbyt mało agresywnie. Pozwoliliśmy na szybkie ataki drużynie z Gdyni. Mieliśmy założenie przed meczem, żeby jak najbardziej ograniczyć właśnie te szybkie ataki. Mimo to nie udało nam się tego zrealizować. Pozwoliliśmy się rozpędzić Gdyni. Nie radziliśmy sobie też również z Galdikasem pod koszem, który jak jego koledzy nie trafiali, dobijał spod kosza właściwie nam wszystkie bezpańskie piłki i nie pozwolili właściwie nam się zbliżyć do siebie. Najpierw dobry wieczór. Muszę pogratulować zawodnikom za walkę, którą podjęli dziś na boisku. Naprawdę bardzo, bardzo wysokie tempo narzuciliśmy i nie daliśmy przeciwniku w sumie nic łatwego. I naprawdę nas kosztowało to bardzo dużo energii. Cieszy to zwycięstwo przede wszystkim dlatego, bo Wilki wbrew temu, że jeszcze tego meczu nie wygrali, jednak mają bardzo, bardzo dobrych zawodników. Mają czterech zawodników ze Stanu. Skolenko, który do tej pory się prezentował naprawdę bardzo dobrze. I do tego polski zawodnicy, Kikowski, Soroka przede wszystkim, który naprawdę są doświadczony, który ma wielkie imię w tej lidze. Więc do tego tych parę innych zawodników, więc bardzo się cieszę, że nam się udało zagrać na tym poziomie i wygrać ten mecz. Muszę oczywiście podziękować też kibicom, którzy nas wspierali przez cały mecz i którzy byli naszym szóstym zawodnikiem, bo naprawdę nam to bardzo pomogło. Dobry wieczór Państwu. Pierwsza rzecz, no mieliśmy bardzo dzisiaj duże zainteresowanie na meczu, to mnie cieszy. Bardzo dużo kibiców. Kolejną rzeczą, która mnie najbardziej cieszy, to jest, że jednak młodzież zaczyna grać, gra dobrze, wygrywamy mecze i to mnie najbardziej cieszy. Kowalczyk, Maczek, Żołnierewicz. Także to na przyszłość dobrze wróży i oby tak dalej było. Gratuluję również drużynie ze Szczecina, że walczyła. I cóż, zobaczymy, jak będzie dalej.